Łukowski Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zaprosił panie na uroczysty obiad z okazji Dnia Kobiet. To jest najważniejszy dzień w całym roku dla pań, uważam. I powinien istnieć częściej, nawet bym zaproponował. Raz w miesiącu chociażby. Panie by się na pewno cieszyły. Spotkanie, które odbyło się w sali ambasador, było okazją do złożenia paniom życzeń. 8 marca. Wyjątkowy dzień, wyjątkowa kartka w kalendarzu. To dzień, kiedy nasze myśli kierujemy do wspaniałych kobiet. Tych kobiet, które są wokół nas, do naszych córek, mam, do naszych żon, do wszystkich naszych znajomych. To wyjątkowy dzień, kiedy zwracamy uwagę na obecność kobiety w naszym życiu. Chcemy je tego dnia docenić, składamy im najserdeczniejsze życzenia, pamiętając jednocześnie, że kobiety są ważne przez 365 dni. A ten dzień jest tylko i wyłącznie takim dniem, w którym podkreślamy ich rolę, ich znaczenie w naszym codziennym życiu jako naszych właśnie żon, jako matek dla naszych dzieci. Bardzo się cieszę z tego zaproszenia środowiska senioralnego w Łukowie na to spotkanie, spotkanie kobiet z naszego miasta. Dziękuję za tą możliwość, za obecność tutaj na tym spotkaniu. Dziękujemy za zaproszenie na tak piękną uroczystość. Spotkaliśmy się tutaj w Dniu Święta Kobiet, również po to, żeby złożyć życzenia, ale i podziękować za to, że kobiety są z nami każdego dnia, że darzą nas swoim uśmiechem, swoim optymizmem i za to chcieliśmy pięknym koszem kwiatów podziękować serdecznie. Wszystkim paniom wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, radości, pomyślności, miłości, słońca. 100 lat, 100 lat życia. Wszystko w dniu dzisiejszym dla wspaniałych pań. Dodatkowo pozwoliłem sobie poczęstować wszystkie panie, wszystkich gości, wszystkich państwa tortem zrobionym specjalnie na tą okazję. Myślę, że tort będzie smakował, bo podobać to już się podobał. Wszystkiego najlepszego. Dużo radości, uśmiechu, zdrówka, jak najwięcej takich spotkań. Najmniej gotowania, sprzątania, zamiatania. Samych przyjemności. Wszystkiego najlepszego dla pani.